No zaraz się wkurzę. To nie pasuje. Ja się zaraz poddam, sobie pójdę do domu. Wszystko musi iść nie tak. Nic nas nie pierdzielnie, nie? Dzisiaj w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy złotych, montuję system rozprowadzania ciepłego powietrza po chacie. A poza tym będę robił jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Ale tego dowiecie się oglądając film do końca. Przede mną stoi duży karton, w którym mam całkiem ciekawe sprzęciki. Co zakupiłem? Jestem ciekaw, czy wiecie, co to jest. Tu mamy pokrętełko. Pokrętełko od temperatury, tu mamy zasilanie. Dwa wloty, wyloty. I tu jest taki wielki wiatrak. Taki bębenek. Jak zakręcę, to się kręci. Mamy coś takiego. A to coś jeszcze jest. Nie, przepraszam. Musiałem. Po prostu musiałem to zrobić. A tędy? Ja to jestem gość. To jest rozdzielacz na rury. Regulator obrotów. Zaślepki do ściany lub do sufitu. Mamy rury. Trzeba zrobić w tym tygodniu system rozprowadzania ciepłego powietrza. Mam nadzieję, że to się uda. System działa także z komory kominka, w której gromadzi się ciepłe powietrze. Rurą zaciągane jest ciepło do turbiny, a turbina pcha powietrze na kolejne pomieszczenia. Ja zrobię tak, aby ciepłe powietrze szło na łazienkę, pokój i dwa pomieszczenia na górze. Kuchnię oraz siłownię zostawiam bez dopływu ciepłego powietrza. Ze względu na to, że kuchnia jest dosłownie w centrum budynku i tam będzie docierało powietrze z pozostałych pomieszczeń. A w siłowni stoi kominek, więc z niego będzie dawało ciepło. Jestem mega ciekaw, jak to działa. Sprawdźmy sobie. Pyk, pyk. O! O kurde, jakie to głośne, ale jak daje. Ty, jak to wieje. Patrzcie, pokażę wam na bombce. Widzicie, jak odpycha bombkę? Jest moc. Wyłączmy. Widzicie, jest taki wiatrak. Zajebiste. Powiem wam, że jestem bardzo ciekaw, jak to się sprawdzi. Jeżeli ktoś z was ma taki system rozprowadzania ciepłego powietrza w chacie, dajcie znać w komentarzu, jak wam się to sprawuje, bo wiecie, pierwszy raz coś takiego montuję. Nigdy się z czymś takim u nikogo nie zetknąłem i jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Co sądzicie o tym systemie? Co jest bardziej oszczędne? Czy na przykład piec centralny? Czy taki system z kominkiem? Czy może klimatyzatory z pompą ciepła? Albo czy pompa ciepła? Bo jestem mega ciekaw, co jest bardziej oszczędne. O! Kupiłeś nowy samochód i potrzebujesz ubezpieczenia? Tak się składa, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Mubi. Jest to porównywarka ubezpieczeń OC. Wchodzisz na stronę, wpisujesz dane swojego pojazdu, klikasz dalej i pokazuje ci oferty różnych firm ubezpieczeniowych. Wybierasz sobie najlepszą ofertę dla ciebie i masz OC. A jeżeli skorzystasz z mojego linku w opisie, dostaniesz 150 zł rabatu. Czyli jeżeli OC wyjdzie ci na przykład 600 zł, to ty tak naprawdę zapłacisz 450, bo Mubi zwróci ci 150 na twoje konto. Pamiętajcie, Mubi tanio ubezpieczyć lubi. Wszystko już przyniosłem na górę. Tu będzie stała ta puszka za kominem. I do komina tutaj będzie ściana. Tak samo z drugiej strony też będzie ściana. No bo jakby nie patrzeć, taka dziwna wnęka do niczego nie jest potrzebna. Będą tu drzwiczki, żeby zajrzeć do środka. Może zrobię tak, bo to musi mieć dopływ powietrza, że zrobię dziurę tutaj w ścianie, na wylot dam kratki i by na przykład tutaj się, wiecie, wentylowało. Dajcie znać, czy to byłby dobry pomysł, bo wtedy mógłbym fajnie, szczelnie to obrobić, dać wszędzie wełnę, wygłuszyć, zrobić drzwiczki i by to nie hałasowało, a miałoby dostęp powietrza z zewnątrz. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Jeżeli się ktoś zna, montuje takie maszynki, no to dajcie znać, czy tak robić, czy nie. Jeżeli chodzi o te rury, wyciągniemy sobie jedną. Rośnie. Ile to ma w ogóle metrów? Nie jest napisane, więc wam nie powiem, ale chyba 10. Ja pierniczę. Ty, jak ci magicy, co wyciągają nagle różdżkę z rękawa czy coś. Patrzcie, jakie to długie. Ona ma w sobie jeszcze jedną warstwę aluminium i wełny. Wełna jest po to, żeby właśnie była izolacja, żeby rura trzymała ciepło. Od razu, żebym wiedział, co jak mam robić, trzeba spasować tą skrzynkę rozdzielczą. Moment, wydaje mi się, że tutaj dmuchało, ale tutaj nie wejdzie. Jest takie same. A z tej strony? To z tej musi wejść wtedy. Tu też jest takie same. A dlaczego? Co, że tym? Nie ma opcji. No te jest zdecydowanie za małe, tu jest za dużo luzu. Te tak samo. Nie, no to musi być tutaj. Co jest grane? Jak ja mam to niby zrobić? Co, na chama się to wciska? No to musi wejść jedno w drugie. Nie, no jeszcze raz tutaj. No tu też nie. Co jest grane? A te otwory są za małe, bo to są te wylotowe. Patrzcie, jaki to jest luz. To ma pasować tutaj. 150 na 125. Ale tu też jest 150. To co ja mam niby zrobić? No to kurde wchodzi w to. Czy to ma być kuźwa nałożone jedno na drugie? No, nie, no na pewno nie. Już problemy na starcie. A dopiero zaczynam. To jest takie same.
Nie, no nie wiem. Nie, no muszę sprawdzić na necie. Słuchajcie, to się nazywa turbina kominkowa, 860 metrów sześciennych na godzinę. Jakby ktoś chciał też wiedzieć, nie ma nigdzie napisane, jak ja mam to zamontować. To jest jakieś zjebane. To mnie przerasta. No przecież nie będę tego na chama wciskał. A może? Może to zadziała. Nie, no na chama to też nie zadziała. No nie da się tego zamontować. Te obie rury mają jakby wyjście. To jest ta końcówka, na którą się właśnie nakłada na przykład inną rurę. I z tej strony jest też taka końcówka. Więc albo mi kuźwa złą końcówkę tutaj przyspawali, albo ja nie ogarniam. Powinny być dwie inne, moim zdaniem. No wścieknąć się idzie przy takich robotach. Nie mam zamiaru tu kurwa gnić przez... Już siedzę z pół godziny pewnie przez zasraną rurę. Dawaj, nie denerwuj mnie. No nie, no połamie się zaraz. No zaraz się wkurzę, to nie pasuje. Ja się zaraz poddam, sobie pójdę do domu. Może to natnę w pizdu, to czy to? Tu jest grubsza blacha, tu jest troszeczkę cieńsza. No jakbym naciął, to bym wtedy wsunął. Wtedy by nie było tego zaokrąglenia do wewnątrz. Albo może da się odgiąć. Co tu zrobić, kurde? Spróbuję znaleźć gdzieś w necie. Proszę Państwa, niestety nie mam pojęcia, jak to ze sobą połączyć, ale... Przy okazji, oglądając poradniki, dowiedziałem się, że powinienem mieć jeszcze coś takiego jak filtr, który jest pomiędzy tym a tym. Specjalny filtr, który wyłapuje kurz, wszystkie zanieczystości, cały brud, żeby właśnie nie leciał na inne pomieszczenia. I ten filtr daje się pomiędzy rury. To jest oddzielna rura z filtrem, która połączy mi te dwie rzeczy. Ta maszynka mniej więcej będzie stała tu, gdzie stoi, jeżeli nie wynikną żadne problemy, nie? Najpierw zrobimy otwór pod tą rurę, która będzie szła na dół. Tu bym chciał walnąć otwór. Mamy 80 cm od ściany na dole i mniej więcej 25 cm od komina. Sprawdźmy na dole, jak to by wyglądało. Kurde, powiem wam, że to będzie też mocny temat dla mnie. Jak się robi jakieś rzeczy pierwszy raz, no to kurczę, jest trochę do ogarnięcia. Przynajmniej dla mnie. No i tak, musimy się jakoś tutaj zmieścić. O, już widzę, że te 80 cm to chyba będzie za mało. Mamy tu, no nie no. 80 cm to nawet nie dociera do komory, kuźwa. Ty, ale też tutaj, kurde, nie ma za bardzo miejsca na rurę, jak patrzę. Ja pierdzielę, ty. Chociaż nie, no jest 27, 28 cm. Ale pytanie, czy ta rura może dotykać kominka? Same problemy. Tylko, że tutaj też jest problem, bo tu jest belka. Tutaj jest, żeby weszła rura do kominka, rura powinna się zaczynać 92 cm. Czyli tutaj idealnie, gdzie jest belka. Ja pierniczę, ty jak to? Ała. Z drugiej strony mam trochę więcej miejsca. Mogłem to jakoś na odwrót zrobić. 40 cm. Tutaj jest prawie 30. Ty nie wiem co teraz mam zrobić. Zerwę tą jedną deskę i zaraz coś sprawdzimy. Kurde, szeroka tabela. Myślałem, że nie jest aż tak szeroka. Może zerwę jeszcze jedną deskę. Tą belkę by się przydało wypieprzyć. Tylko problem jest taki, że to jest ciężkie w zrobieniu, bo ona jest, nie jest przykręcona, ona jest do zewnętrznych stron przybita, ona w niczym nie jest potrzebna. O tą belkę opierały się wcześniejsze schody, jak tutaj były. Wiecie co? Chyba pozrywam deski dookoła, wezmę piłę i wytnę tą belkę w pizdu. A nie, chwila, przecież sufit się na tym trzyma. Ja, nie. A na tej belce się opiera sufit. Bo przecież tak zrobiłem. Wiecie co zrobię? Żebym wiedział dokładnie, gdzie się kończy ta belka, bo tego aż tak dobrze nie widzę. Mam długiego wkręta ciesielskiego, przewiercimy się przez regips na dole. Będzie otworek, to i tak będzie do zaszpachlowania. I dzięki temu będziemy wiedzieć, gdzie jest dokładnie ta belka, gdzie ona się kończy i ile mamy miejsca na rurę. Przeszło. Idziemy na dół. Idealnie przy tym. Mamy fatalną ilość miejsca. Czyli dosłownie w miejscu, gdzie jest belka, mamy otwór. Ja pierniczę. Jak to teraz zrobić? Czasem idzie mieć dosyć takich, takiego główkowania. Remont to jest ciężki temat. Każdy, kto sam robi remont, wie o co chodzi. Łączę się z wami w bólu, bo wiem, że to jest, przynajmniej dla mnie jest to naprawdę ciężkie do ogarnięcia te wszystkie rzeczy. Widzicie, coś źle gdzieś zrobicie i nagle jest problem w innym miejscu, bo człowiek nie pomyślał. Co tu kurde zrobić, no? No wypierdzielić tą belkę, ale zrąbałem totalnie, bo regips jest do tego przykręcony, no. Jezu, obym ja to nic nie zrąbał przez to, że to wytnę. Jestem kiepski w planowaniu, wiecie? U mnie spontan. Wykręcamy stąd wkręty. Dobra, no odkręcone. Nie trzyma się teraz, no co ja mam wam powiedzieć. Widzę, że ten regips obok też się trzyma w tej belce. Kuźwa, no. Same problemy. Odkręcamy.
Bardzo mi się to nie podoba, to co robię, ale widzę, że chyba innego rozwiązania nie ma. Wytnę belkę, to jakoś to tam później rozwiążę. Idę po piłę. Proszę Państwa, króciutka przerwa na zapakowanie paczki dla Was. Jest to ostatnia paczka, miała być pod koniec grudnia, ale jakoś tak wyszło, że pod koniec grudnia nie wrzuciłem filmu, więc paczka jest w styczniu. A co w niej będzie? Pierwsze, co wlatuje do paczuszki, to klawiaturka Genesis Tron 404. Klawiatura mechaniczna z RGB. Można sobie w niej wymieniać przyciski, jakby się jakiś wytarł, zepsuł w jakikolwiek sposób. Wyciągacie i wymieniacie przyciski, co jest bardzo spoko. Od razu powiem, że ta paczka będzie bardzo syta. Oglądajcie do końca i bierzcie udział. Kolejna rzecz, która wleci nam do paczki, są to głośniki, również Genesis. Głośniczki z RGB, świecące, zajebiście grają. Subwoofer, dwa głośniczki. Głośniki mają dodatkowo pilota do sterowania głośnością lub kolorkami. I, co jest fajne, możemy się połączyć przez Bluetooth. To jest zajebiste, bo ja nienawidzę używać kabla, jak jestem na przykład na siłce, ćwiczę i muszę zostawić telefon przy tych głośniczkach i nie mogę z niego korzystać. A tak, odpalamy przez Bluetootha i sobie możemy śmigać z telefonem. Trzecią rzeczą będzie podkładka pod fotel, również Genesis, bardzo duża, metrowa. Pewnie się zastanawiacie, a po co mi podkładka pod fotel? Wiesz, jeżeli nie masz fotela, to powiem Ci, że możesz go mieć. Ostatnia rzecz to fotel Nitro, gamingowy fotel. Nie będę go rozpakowywał, z chęcią bym go wypakował, złożył, żeby Wam go pokazać w całości, ale później musiałbym to rozkręcić i spróbować to wpakować z powrotem, co może nie być proste, dlatego zostawimy to tak jak jest i tak to zostanie wysłane. Fotel jest o tyle zajebisty, ma regulację podłokietników w trzech płaszczyznach, funkcja bujania, co mi się chyba najbardziej podoba, bo ja uwielbiam się bujać na krześle. Oczywiście możemy to sobie również zablokować. Fotel jest zrobiony z wysokiej jakości skóry ekologicznej. W tej paczce nie będzie słodyczy, w tej paczce są konkretne rzeczy. Paczkę będę musiał wysłać na dwa razy. Oddzielnie pójdzie fotel, a oddzielnie pójdą te trzy rzeczy. O! Pięknie! Więc do kogoś trafią dwie wielkie paczuszki. A co trzeba zrobić, aby otrzymać taką paczuszkę? We wtorek, czyli 9 stycznia o godzinie 18 na moim Instagramie na Instastory znowu pojawią się pytania odnośnie mojego kanału. Osoba, która jako pierwsza odpowie poprawnie na wszystkie pytania, zgarnie paczkę. Powodzenia! I od razu wyniki z poprzedniego konkursu. Paczkę zgarnął Damian. Damian, jeszcze raz gratulacje, a my wracamy do odcinka. Nie wiem, co to będzie, ale odpalam. Ciach. Odpalamy! Już? Tak, tak, tu wszystko jest. Ja coś źle robię? Robię wszystko tak, jak być powinno. Odpaliła się na chwilę. Dlaczego teraz nie działa? Nie, coś jest nie tak. Nie, no co jest? Do siebie, tu przyciskamy. Dwa przyciski, o, to na sam dół. I kurde, powinno się odpalić. Ale to kopci! Jezu, jak tu się nakopciło, trzeba okna pootwierać, masakra. Patrzcie na to, tu widać jak siwo. Ogólnie to znowu jestem w dupie, bo przecięłem belkę, ale jak widzę, tu pod spodem jest jeszcze jedna deska, która zapewne trzyma cały regips na dole. Zapewne to jest przybite na gwoździe. Ja pierdzielę ty, jakie problemy. Wszystko musi iść nie tak. Nie, no muszę to sprawdzić na tym dole. Ja pierdzielę. Zaczyna mnie to denerwować. Kurde, ona jest pewnie pociągnięta tutaj do belki i ona idzie jeszcze dalej. Jako te takie zasrane łączenia, jak tutaj. Patrzcie, jak tutaj popelinę zrobili. W ten sposób był robiony sufit w całej tej chałupie. Deski i do desek regipsy. Porażka jakaś. To jest tak dziwnie niektóre rzeczy porobione, plus ja mam swoje dziwne rozwiązania, że masakra. W ogóle ten dym stoi i ani drgnie. To się nie rusza. Powinienem chyba wyciąć kawałek, bo one są sklinowane, no nie wyjmę. Jeszcze trochę nas mrodzimy. Sprawdźmy teraz. O, proszę Państwa, chyba mamy to. W końcu jakieś dobre rzeczy. Jest, wycięty. O, próbujemy. O kurde, na ile gwoździ to jest przytegowane. No, to Ci wyzwanie. Takiego kloca tutaj przybili. Powinienem mieć jakieś rękawice do tego. Dobra, zaraz wyjmiemy to i możemy działać dalej. Bałem się, że będzie gorzej. A to jednak...
Jakoś to poszło. Mamy to. Ja pierdzielę, jakie gwoździe. O chłopie, kto to wbijał? Komu się chciało? Ja to bym zastosował 10 razy mniejsze pewnie. Patrzcie to. Tu są okej mniejsze, ale patrzcie te. Jakie kurde gwoździe. I weź to wyrwi. Masakra. Paluch mój. No patrzcie gwoździa. A ja mam duże paluchy i grube. Teraz z drugiej. Poszło. Gwoździe trzeba albo upierdzielić szlifierą, albo zagiąć, żeby nam rury jakoś nie podziurawiły. Chyba bym je zagiął. Tu jest jeszcze jedna deska. Ją też teraz upierdzielę i będzie można wtedy rurę tędy puścić. Jezu, jakie to głośne. Wiem, powinienem mieć słuchawki. Mamy. Rura będzie szła tak jak teraz. Stąd. Tu będzie ten cały dystrybutor. Mniej więcej tak. Czyli tutaj trzeba upierdzielić. Tu, tu. Mamy specjalnego noża. Zajebistego. Mi się bardzo podoba to. To moja profesjonalna folia. Co ja to narobiłem? Up! Nic mi nie uszkodził tam? Kurde, spadł na tą rurę od dopływu powietrza. Aj, oby mi nie ten. Dziury żadnej nie zrobiło gówno. Tada! Mamy otwór. Kurde, chyba tu poodkurzam trochę, żeby się tak nie kurzyło mi na dół, bo wszystko leci. A, bo dobra. Sprawdźmy, czy otwór nie jest za mały. Ty, chyba w sam raz. Przechodzi. Przechodzi pięknie, bym nawet powiedział. Na razie dam tyle. Idziemy na dół sprawdzić. Ach! O, starość. Chyba wystarczy. Będzie przy ścianie, o, żeby nie dotykało rury. Będzie przyczepione do ścianki, która tutaj powstanie. Kurczę, wiecie co? Nie wiem, na jakiej wysokości to powinno być. Czy ja to powinienem zrobić na zasadzie, że ta rura ma być wysoko? Czy ma właśnie brać z dołu powietrze? Bo jak wiadomo, powietrze idzie ciepłe do góry. Więc jeżeli ja będę miał przy samym dole rurę, na przykład na takiej wysokości, czy to nie będzie źle? Oto jest pytanie. Proszę Państwa, króciutka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Jest bardzo cieniutka, ale spora. Ja obstawiam, że może być to jakiś obraz, bo jest to bardzo leciutkie. Widzę, że jest naklejka. Dobrze, że jesteś. Dziękuję, że tak ktoś sądzi. Bardzo mi się to podoba. O kurde! Proszę Państwa, drewniany kalendarz na 2024 z moim ryjem. I mam, wiecie co, najpierw przeczytamy liścik, sprawdźmy, co to jest i od kogo. Cześć Hubert, dziękujemy za inspirujące nagrania odnośnie remontu. Powodzenia w jego kontynuacji. Przesyłamy kalendarz na kolejny rok z kilkoma drobiazgami. Z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Tobie zdrowia i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Pozdrawiamy Martin i Ania. Martin, Ania, również Was pozdrawiam. Sprawdźmy ten kalendarz, wygląda naprawdę zajebiście. Zrób zooma. Muszę to zobaczyć. Dobry, kurde, zawiesimy. Ej. Tu mamy te świąteczne ozdoby. Ciach. A z drugiej strony deseczka. Ale patrzcie, jestem nie wiem, czy to jest wygrawerowane, czy wypalone chyba jakoś, albo wydrukowane. Ja z bicepsem. Ciach, mamy kalendarz na cały 2024. Wygląda nieźle. W sumie może zawiesimy od razu? Przekręcamy. Tu idą przewody. Co idzie go zawiesić? Tutaj. Tu będzie dobre miejsce. Teraz będziemy zawsze na czasie. Zajebiście. A, ej, i coś takiego? Pyk. Bombka. Fajne. Renifery z drewienka. Ciach. I ciach, mamy jeszcze coś takiego. Martin, Ania, bardzo Wam dziękuję za kalendarz oraz renifery i bombeczkę. Pozdrawiam Was serdecznie, a my wracamy do odcinka. Proszę Państwa, kolejny dzień. Zaczynamy od wyjazdu do sklepów budowlanych. Trzeba poszerzyć ścianę, żeby mieć gdzie zamknąć rury. Dlatego jadę po profile i jadę po dodatkowe regipsy. Kolejne zamówienie, regipsiki. I to już powinno wystarczyć na zabudowę całego poddasza. Proszę Państwa, regipsy wniesione, ale oprócz regipsów zakupiłem łatę tynkarską w sklepie. Co najważniejsze, 3-metrową. Ze względu na to, że moja najdłuższa poziomica ma 1,80 m długości. Więc ciężko sprawdzić jakieś większe powierzchnie i zawsze mi brakowało na budowie takiej 3-metrowej łaty. Zapłaciłem za nią 140 zł. Aluminium. Zwalniamy. Ciach, blokadę, plastik? Myślałem, że to jest cała metalowa, aż tak nie zwracałem uwagi. Zaraz przelecimy po chacie, sprawdzimy, czy wszystko to, co robiłem, czy jest równe. Bo wiecie, patrząc 1,80 m poziomicą, no to wszędzie jak sprawdzałem, było gitara. Wygięta, ale to leciutko. Tu też, kurde, jak ja to sprawdzałem w sklepie? Ja pierniczę, tutaj jest leciutko puknięta, ale dalej prosta, tutaj też. Dobra, patrzcie, kurde, taka długa, 3 metry. Sprawdźmy sobie, czy chociażby na przykład zrobiłem równo ściany. Bierzemy, przykładamy. Panie, równiutko. A tam coś zaczyna spierdzielać. Tu pięknie równo, ale tutaj coś jest nie tak.
Jak tu sytuacja się ma? O kurde, jak ja to wyrównałem? Ja pierdzielę, ja tu mogę rękę wsadzić prawie. Mogłem nie sprawdzać. Jak sprawdzałem pod krótką poziomicą, było równa, patrzcie na to. Tamta strona była równa, ale patrzcie tu. Jaka pierdzielona łódka. Jak ja to zrobiłem? Dramat. Ja pierdzielę. Jak ja doprowadziłem do czegoś takiego, żeby to była taka łódka? Aż się boję sprawdzać dalej ściany. Może zostanę w tej niewiedzy? Może by było tak lepiej? A tak teraz sobie pomyślałem, ciekawe, czy podłogę równo zrobiłem. Może lepiej nie sprawdzać? Dobra, podłogi nie będę sprawdzał. Sprawdzę sobie jeszcze tamtą ścianę. Wiem, że tutaj jest totalny syf, ale nie patrzcie na to. Na budowie jest zawsze syf. Przynajmniej na mojej. Sprawdzam. Równiutko, ale tutaj zajebiście zrobiłem ściany, jest równiutko. Miałem obawy, a tu nie ma co się bać z tej strony. Jak na to, że robiłem to na wkrętach, poziomowałem ścianę, to jest pięknie. Tą ścianę, nie wiem jak ja to sprawdzę, jakoś pod kątem. No, do pół centymetra spierdziela. Nie ma tragedii. Było gorzej, od razu powiem. Sprawdzę jeszcze tam na końcu moje pierwsze regipsy. Jak ja to zrobiłem? Tam jest wszędzie git, ale tutaj jest łódka. A pod kątem? No też w tym samym miejscu. Więc powiem wam, tragedii nie zrobiłem. Oprócz tego jednego miejsca, tutaj gdzie była taka łódka dosyć spora, no to jest pięknie. Ja, szczerze, jak na to, że ja to zrobiłem i pierwszy raz równałem ściany, jestem i tak zadowolony. Tylko nie wiem, co tu się odwaliło w tym jednym miejscu. Ale tak, zajebiście. Powiem tak, jednak nie będę się teraz zajmował tym dopływem ciepłego powietrza. Znaczy teoretycznie będę się tym zajmował, ale nie będę się bawił już z tą dziurą i tym. To na razie tak zostaje, no trudno, już tak zrobiłem. Ale trzeba zrobić zabudowę pod te rury. Tu zrobimy taką przestrzeń około 30 cm od ściany dojdzie i tu będą puszczone rury, żeby wpuścić tam rurę, gdzieś tam na końcu, gdzieś tam i wszędzie indziej, tam gdzie trzeba puścić ciepłe powietrze. Dlatego zakupiłem kolejną porcję profili. Te już wcześniej miałem, ale te zakupiłem. Z nich zrobimy cały stelaż na calutkiej ścianie, no żeby móc wprowadzić rury. Więc bierzemy się za robotę. Żeby zrobić zabudowę, muszę na ziemi przykręcić profil i na górze przykręcić profil. I trzeba zrobić taką obramówkę i w to będziemy wsuwać profile pionowo. Wtedy już będziemy do tego przykręcać regips. Jak to rozkminić, aby było dobrze? Proste rozwiązanie jakoś, jakieś muszę na to wymyślić. Proste rozwiązanie. Srać mi się zechciało ogólnie. Może na kiblu coś wymyślę? Zaraz się widzimy. Proszę Państwa, wróciłem i w międzyczasie wymyśliłem plan doskonały. Na kiblu powiem Wam, że jestem geniusz. Ja chyba muszę częściej tam przebywać, jak muszę coś wymyślić. Robimy tak. Poziomica, miara i ołówek. Zaznaczam sobie w jednym punkcie 30 cm, na przykład tutaj. Biorę poziomkę i trzeba przyłożyć tak poziomkę, żeby była poziomo. Nie, pionowo. Tak jak jest teraz, rysuję. Zaznaczyłem sobie kreskę na regipsie, na skosie, bo tu będzie szedł profil. I zaznaczyłem sobie kreskę na ziemi, bo tu też będzie szedł profil. Teraz idę na drugi koniec ściany i tam muszę zrobić to samo. Nie wiem, czy to tak zadziała. Wiecie, tutaj zaznaczę 30 cm, tam zaznaczyłem 30 cm. Niekoniecznie to może być równiutko, może iść ściana pod leciutkim kątem, bo ta ściana na pewno nie jest prosta. Nie, ej, to nawet lepiej. Nawet jeżeli gdzieś faluje po środku, to ja to dzięki temu wyrównam w sumie, tak jak robiłem sufit. To nie, jednak nieważne, jednak jest gitara. Zaznaczamy po prostu 30 centów i będzie wszystko pięknie. Tutaj też zaznaczone. Teraz bierzemy wkręta i sznurek i robimy linię. Tu, gdzie mam tą linię, wkręcam wkręcika. Jak najbliżej ściany. Deska pękła. A to w dupie, to przy końcu. I z drugiej strony to samo. Przykręcam sznureczek, pyk. I teraz idziemy, przeciągamy sznurek na drugą stronę. Bierzemy profil, bo musi być profil też na ziemi. Chwila, bo tak. Jak zrobię tak, profil dam od strony wewnętrznej, a nie zewnętrznej, to się zmniejszy powierzchnia na rury, ale o ile? Czy to będzie dalej git, czy już nie będzie git? Na rurę wtedy będzie, by było 27 na rurę. No to chyba git. Dobra, będzie okej. Tak kręcimy. Profil robię tak, tylko żeby był przy samym sznurku. Żeby właśnie nie dotykał, bo jak będzie dotykał, to możemy sznurek przesunąć i wtedy nie wiadomo, co może się wydarzyć dalej. Podchodzimy na koniec, jest tak, robimy tak jak tam. O, czyli nie dotyka, z 2-3 mm i tak jest wtedy po całej długości i tak jest pięknie. Wkrętareczka, pierwszy wkręt, pyk i przykręcone. I tego już nikt nie ruszy. Żeby na pewno było równo i nic nie uciekło, to na drugim końcu teraz kolejny wkręcik. O, przeszedł se.
Za cienkie łebki. Dobra, to muszę swoje otwory porobić w takim wypadku. Przykręcony. I teraz trzaskam wszędzie wkręty, żeby on się cały trzymał solidnie. I tak naprawdę lecimy całą linię do końca i mamy już podstawę. Potem jakoś muszę zrobić tą górną część. To się jeszcze przemyśli jak. Może znowu mi się do kibla zachce? Ja wkręta trzaskam co jakieś, nie wiem, 40 cm, 50. Nie ma sensu częściej, bo to i tak się będzie trzymać. Nic z tego nie wyrwie. Trzyma się na sztywno, fajnie. Lecę tak do samego końca. Mega prosta robota. A tak tylko powiem, jakby ktoś jeszcze był ciekawy. Ja te profile przymocowuję. Przykręcam na zwykłe regipsiaki 2,5 cm w deski. Myślę, że nie ma sensu dłuższych. Deska ma 3 cm grubości, więc nie ma sensu się przewiercać na wylot. 2,5 cm będzie w 100% trzymać te profile. Tak czy siak, nic z tego nie wyrwie. Przykręcamy ostatni na podłodze. Na razie ustawiłem laser. On jest nałożony na tamtą kreskę, którą zrobiłem na górze na suficie i sobie gdzieś tu idzie. Mam profile. Profil będzie jeden tutaj i mamy ten na dole. Przydałoby się dociąć mi ten. Zajebiste. Widać, na jakiej wysokości muszę dociąć. Ten profil wsadzamy w profil na dole. Muszę coś sprawdzić, bo tutaj kurczę, no nie jest równe. Teraz mamy właśnie krzywo ten profil, ze względu na to, ściana jest tak, a profil jest tak i jest za szeroki, czyli muszę przyciąć pod kątem. Uciąłem profil pod kątem, przyłóżmy teraz. O to właśnie chodziło. Mam ten profil, nie? On będzie tu, ale on będzie pod kątem. Przecież ja nie wsadzę to w to. No i co, jak ja mam tu przykręcić? Mam pomysł. Ale czy to zadziała? Nie wiem. Patrzcie, mamy teraz U, a zróbmy coś takiego. Jedną ściankę odegnę. O, zrobiłem taki kąt rozwarty. A teraz, tak, to by miało sens. Chociaż nie, kurde, też źle. Chyba najpierw po prostu przykręcę profil po całej długości, a potem będę myślał, jak to zrobić. No, może być ciężko samemu. No nie, nie utrzymam sam tego. Mam pomysł. To może być ciekawe rozwiązanie. Tutaj profil w profil. Na to sobie założę profil. O! O! O, no właśnie, tylko nie może wypadać. Trzymaj się. Chyba mam rozwiązanie. Kurde, ja to mam w łeb. Patrzcie i trzyma się. Teraz mogę sobie to ułożyć i przykręcić. No nie. Geniusz. Po prostu geniusz. Dobra. O! Teraz stąd ściągam ten profil i mogę sobie przykręcić. Czy nie zajebiście? Ma się łeb do takich rzeczy. Teraz pyknę. Teraz go tylko złapać, tak żeby szło to równo. I mamy pierwszy. Tu jest idealnie przy linii. Z tej strony tak samo. A tutaj jest, kurde, daleko od profila. Teraz pytanie. Czy to przez to, że jest na przykład nierówny skos i laser dlatego odbiega? Czy, kurde, jaka cholera? Teraz cały profil musiałbym wygiąć tak, żeby on był równiutko w dół. Jedna i druga półka. Kurde, wyrywa się. Zasraniec. Mogłem najpierw odgiąć, a potem się bawić. Przykręcanie. Kurde, zrąbałem, no. Paluch mnie będzie bolał jak nic przez tydzień. Sprawdzę, czy tutaj teraz profil wejdzie. No nie wejdzie. Nie, dotnę to troszeczkę. Brakuje na moje oko z 3-4 mm, żeby było równiutko. Wziąłem sobie nowy profil i nowy dotnę. Może jakoś inaczej się to wpasuje i teraz trzeba go upierdzielić. Teraz uciąłem prosto. Nie robiłem tego pod skosa. O kurwa, uciąłem za krótki. No i i po tym zmarnowałem profil. Nie no, wściec się idzie. Chciałem, żeby było tak. Czy tak by było git? Jak tu sobie dostosować kąt? Wszystko mi już zaczyna boleć, nie? Nawet życie. Jak tu dostosować się kątem? Mam pomysł, jak może dostosuję sobie kąt. O, patrzcie. Zaraz dostosujemy sobie kąt. Robimy tak. Ciekawe, czy to zadziała. Utnę tak. I ciekawe, czy się dopasuje do ściany wtedy. No jest niby dostosowane. Robię kolejne profile. Mam ten jeden, który pasuje tutaj idealnie. O, no może nie idealnie, ale pasuje. Potnę pełno takich samych na wzór tego. Lecimy tak. Nie wiem, ile ich potrzebuję. Utnę 20 i będziemy działać. Przyniosłem sobie różne nożyce. Lewe, prawe i szybkie środkowe. A te nożyce, powiem wam od razu, że dostałem od widza 3 pary nożyc Stanleya do blachy. Bardzo przydatna rzecz. W zasadzie cały czas ich używam i bardzo za to dziękuję. No i sprawdźmy, czy ten, który teraz zrobiłem, czy będzie pasował. Chyba nic nie mogło nie pójść nie tak. Pięknie.
Robimy wszystkie tak samo. Ej, ogólnie wiecie, co mi się przypomniało? Że nie zostawiłeś łapki w górę. Dlaczego? Dotarłeś do tego momentu w filmie? Możesz mi powiedzieć, jaki jest powód tego, że ty jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę? Ciebie to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga rozwijać kanał. Możesz zostawić taktyczny komentarz dla zasięgu. Możesz napisać cokolwiek. I jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj ten kanał i zostaw dzwoneczek. I dzięki temu YouTube będzie promował moje filmy i jeszcze więcej ludzi dowie się, jak nie robić popeliny. A? Myślę, że warto. Dobry deal. A ja tnę dalej. Proszę Państwa, trochę już ich mam. Czas je pozakładać. Nie wiem, sprawdzić, jak to będzie wyglądało, działało. Myślę, że tyle wystarczy. Pierwszy profil powinien być na początku, wiadomo. Pierwszy. Dobra, załóżmy, że tak. W zasadzie powinno się je dawać co 60 cm. To tak zrobimy. Mamy to. Ja pierniczę, już się wyrąbał. Wygląda to tak. Wygląda to naprawdę profesjonalnie, nie? Wiecie co? Jak już mam takie sprzęciki, jak to trzeba sprawdzić, czy idzie to równo. Bo jestem mega ciekaw, czy nic nie zrąbałem. Dotyka każdy profil. Pięknie. A pod kątem? Marzenie. Pięknie. Jestem z siebie dumny. To jest zajebiste. Kto by pomyślał, że ja tak zrobię? Teraz, jak to zrobić, aby poprowadzić profil dalej, kurde? Skończyłem na tym jednym i tutaj trzeba jakoś polecić dalej. Ale zastanawiam się, czy nie zrobić tak. Przyczepiłbym tą łatę na przykład do trzech. Na przykład na ściski stolarskie i by była tak. I wtedy przykręcić profil, żeby dolegał do tych. Czy to by było głupie, czy nie? Proszę Państwa, to ta chwila, w której próbujemy dołożyć kolejny profil. Robimy tak. Biorę sobie ściski stolarskie, biorę tą łatę i sprawdzimy, no. Jak nie sprawdzę, to się nie dowiem, jak to się mawia. Złapałem na 3 ściski stolarskie, tam dużo wystaje. I sprawdźmy, czy patencik zadziała, nie? Biorę te profile, pyk, 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 ciach, ciach. To będzie chyba dobry plan, tak czuję. Nie wiem, wygląda to tak. Tam jeszcze na końcu podeprę jednym, żeby to tak się nie gięło. Mam nadzieję, że krzywo nie będzie. Ściągam ściski stolarskie. I założę na sam koniec. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Teraz chwila prawdy, czy to jest równe. W sumie jest. Dobra, tak zostawiamy. Żeby zamontować to równo, przyłożę sobie tą łatę gdzieś tutaj, tak żeby złapać 3 tamte płaszczyzny. Dotyka wszystkich. Czyli taka metoda jest git, ale to powoli idzie. Już jest po 22:00, widzimy się jutro. Proszę Państwa, kolejny dzień. Okej, bierzemy sobie wzornik. Jeszcze muszę zrobić takich z 10 i myślę, że powinno wystarczyć. Profile pocięte. No spróbujemy do samego końca zrobić w taki sam sposób, jak robiłem wczoraj z tym profilem. Trzeba działać, nie? Dziwne. Co jest, kurwa? Co on taki krótki? Tamten tak samo. Piernicze. Czyżby przez tą krzywą podłogę? Za krótkie profile porobiłem. Tu jest niżej podłoga chyba. Albo sufit kuźwa wyżej, nie ogarniam tego. Tak jak jest teraz, czyli nie dotyka nawet ściany, jest luka. Teraz stoi prosto. Powinien się opierać, a tu jest duża przerwa. O, widać palucha, mogę wsadzić. Teraz jest prosto. Za krótkie profile wychodzi na to. Albo coś jest nie tak z podłogą. O cholerę, teraz chodzi. Czy ja sufit krzywo zrobiłem? No nie, no sufit jest równiutko. Sprawdzę miarą, czy tam jest, czy jest tu git. Tam było 118 od profila do sufitu. Tutaj 122. I co ja mam teraz zrobić? Ja pierdziela, zmarnowałem tyle profili. I co ja mam sobie teraz niby zrobić? Pocięłem profile i będą za krótkie. Tu jest wyżej sufit troszeczkę. A troszeczkę, 4 cm, ja pierdolę. No nie, a ja naciąłem sobie 10 profili. Nie, no zaraz się wścieknę. Co ja najlepszego narobiłem? A jakbym zrobił tak, żeby dotykało, no byłoby troszkę krzywo. Naprawdę, nie. Nie mam mocy czasem do tych kurde rzeczy, które robię. No z 1,5 cm na górze będzie spierdzielać, jakbym przyłożył do ściany, żeby to przykręcić. Ściągnę sobie tą łatę i sprawdzę ten sufit, bo nie wiem, co tu jest nie tak. No sufit jest równy. Co tu spierdziela? Podłoga? No ale to leciutko. Kuźwa, szło wszystko pięknie do tego momentu, nie? Więc co tu nie zagrało? Dlaczego tu się zmieniła wysokość? Najbardziej denerwujące jest to, że porobiłem pełno profili, nie? To mnie najbardziej przygnębia, bo tak ten zrobił teraz dłuższe, a tak to nie mam dłuższych. Nie, no do k***a jestem załamany, nie? Ja za każdym razem, kiedy coś robię, muszą być kuźwa jakieś problemy. Nie rozumiem dlaczego. Wszystko zrobię krzywo, kurwa, źle dotnę. Naprawdę? Zastanawiam się teraz. Dylemat. Czy zrobić krzywo, czy nie?
Ja pierdzielę, ty. Rzym ja musiał myśleć, czy robić krzywo, czy nie. Ja pierdzielę. Dobra, wiecie co zrobię? Poukładam te wszystkie profile, tak jak być powinny, co 60 cm od samego początku. Zobaczę, dokąd one mi tak jakby starczą. Bo mam tutaj jeszcze dwa profile, które chciałem sobie zostawić na co innego. Nie chciałbym ich marnować, bo tak naprawdę tam te odstępy, te łączniki, 1,20 m, no co ja z tym zrobię? No to by było bezużyteczne. Dobra, biorę się... Dobra, proszę Państwa, wiecie co robię? Bo tu jest po prostu jakaś taka większa łódka. Na końcu już wraca do normalności. Niestety kilka profili zostanie zmarnowane, a ja docinam dłuższe o 2 cm kawałki i wtedy tutaj pasuje idealnie. Wtedy się dopasuje do sufitu i ściana będzie szła dzięki temu równo. No, nic innego nie zrobię. Na szczęście chyba mi starczy tych profili. Więc robię do końca. Cała ściana zrobiona do końca. Nie będę obijał w bawełnę. Nie jest idealnie równo, ale mi to nie przeszkadza. Są leciutkie odchyły, zwłaszcza na górze. Jak sprawdzałem tą 3-metrową łatą, nie ma tragedii. To są takie, gdzie nie, gdzie potrafi odchodzić na przykład do 0,5 cm. Myślę, że regips jak będzie przykręcany, to dociągnie ten profil i powinno się to dobrze trzymać. Jak dla mnie jest zajebiście. Z odpadków zostało to, nie wiem ile tego, i zostały 4 takie. Właśnie, co jeszcze muszę zrobić? Ty, bym zapomniał. Kurde, widzicie? Trzeba pamiętać o wszystkim. Elektrykę trzeba teraz poprawić. Bo jak możecie zauważyć, elektryka kończy się na tamtej ścianie. No przecież nie zrobię tam gniazdek, stąd już nie sięgnę. Wychodzi na to, że muszę zerwać wszystkie przewody i na nowo je poprowadzić. Chyba to będzie najprostsze rozwiązanie, niż się bawić w jakieś dokładki, kabli? Nie wiem, chyba będą się na nowo puszki osadzić. I trzeba rozplanować na nowo prąd. Ponieważ dochodzi nam ta pompa, ta turbina, która będzie pompować powietrze. Gdzieś tu by się przydało gniazdko na pewno na nią. I trzeba na nowo poprowadzić te wszystkie przewody. To jest do zerwania. To mnie przeraża. Patrzcie, co tu się dzieje. Zastanawiam się, czy nie wykuć tego wszystkiego i sprawdzić, co gdzie idzie. I chyba tak zrobię, wiecie? Bo patrzcie, tu jest kurde. 1, 2, 3, 8, 9. Gdzie to kuźwa idzie? 9 przewodów tu wystaje. A stąd wystaje tak. 1, 2, 3, 6, 7. A 7 wystaje, a jest... W puszce jest 9, a tu mamy 6, 7. Nie ma więcej. Jakim cudem wystaje 9 przewodów? Ciekawe. Dobra, rozkuwam to i trzeba zdziałać coś z tym na nowo. Nie ma sensu się pierdzielić starą elektryką. W sumie przewody też są stare, one mają spokojnie z 20 lat te przewody. Przydałoby się wymienić na funkielnówki, mam. Jeszcze mi dużo zostało, aczkolwiek w sumie będą też potrzebne na dole. Ciul, zrywamy. Jeszcze, tak dla 100% pewności, bierzemy probówkę. Działa to tak, bo wiadomo, nie każdy mnie ogląda od początku. Kiedyś już grzebałem przy prądzie. Mamy taką probówkę, tu w środku jest lampka, która się zaświeci, jeżeli jest prąd na przykład na jakimś przewodzie. Tu mamy taki srebrny punkcik, na to dajemy palec, to jest tak zwana masa, my jesteśmy masą albo uziemieniem, nie mam pojęcia, aż tak się nie znam. I jeżeli przyłożę końcówkę do przewodu i lampka się zaświeci, to znaczy, że tam jest prąd i lepiej nie dotykać, bo nas pierdolnie. A jeżeli się nie zaświeci, tak jak na przykład tutaj, no to można dotykać, nie ma problemu, nic nas nie pierdzielnie, nie? Więc sprawdzę sobie wszystkie przewody, bo wiadomo, coś mogło się zmienić, a na przykład nie pamiętam, ale raczej wątpię. Więc każdy po kolei sobie tykam, czy jest prąd, czy go nie ma. I tutaj trzeba rozpakować. Aaaa! Nie no, żartuję. Pusto, nic nie ma. Więc gitara możemy rozkuwać. To był przewód, ten, który teraz wykuwam. On był tutaj nad schodami. Miał robić za światło nad schody. Ale że schody zostały przeniesione, no to on tutaj kompletnie nie jest potrzebny. Kurde, to trzeba całą puszkę wypruć jednak. Inaczej tego nie wyciągnę. Kujemy całą puszkę dookoła. Najważniejsze to nie uszkodzić tych przewodów z dołu. Jak to uszkodzę, to jestem w dupie. Bo one już są puszczone z dołu, dwa przewody. Jakie tu są grubości? Elektrokabel Turek. Turecki kabel? Elektrokabel Turek. Mamy tureckie kable. Nie bolało. Mamy to. Jeden przewód niepotrzebny wydostany. Wszystkie przewody z ścian zrywam. Tu idą dwa przewody z dołu. Ten i ten. Jeden idzie do jednego gniazdka, a drugi idzie do drugiego gniazdka. Po co tak dziwnie? Nie mam pojęcia, dlaczego tak zrobili. Ten w ogóle idzie do Co to za popelina została zrobiona? To dobrze, że ja to zrywam. Tu mamy jeden z dołu. Ten przewód, który idzie tam, idzie do tego gniazdka. Ten szedł do tego.
ten do tego, tu jakiś przewód wychodzi, jak ruszam z tego gniazdka, co tu jest odwalone? Jest stąd, idzie tu. A no nawet tak, zaznaczone tą samą taśmą. Z tego idzie do tego. Co to kuźwa jest? Wykuwamy to wszystko. Trzeba zrobić wszystko na nowo. Pięknie, a nie zrąbanie jak tutaj. Mucha? Co ty pierdzielisz? Nie wiem, co tam kurde robi. Tam jest mucha. Sobie siedziała z tyłu. Ło, wyleciała. Serio kurde? Patrzcie. Muchę miałem w ścianie. Ciekawe, czy coś jeszcze mnie tam zaskoczy. Po co to? Z jednego gniazdka do drugiego. Po co to może być? Po co takie coś się robi? Dziwne rzeczy tutaj zostały porobione. Ten idzie tu, mamy. I jeszcze ten do wyciągnięcia. Co? Ile much? Jak one się dostały, jak to było pięknie zatynkowane? Widzicie, chodzą sobie. Wyszła na światło dzienne, idzie gdzieś. Szuka nowej miejscówki. Czyli tak, te dwa przewody idące z dołu, z tego co widzę, to są przewody 2,5. Jeżeli się mylę, możecie napisać w komentarzu. Nie wiem, jak to określić. No, przewód jest okrągły i jest grubszy od tego płaskiego. Tu mamy przewód płaski. Kurde, wszystkie napisy są pozmazywane, więc nie wiem, jak to określić. Ale jak patrzę na druciki w tym płaskim, a patrzę na druciki w tym okrągłym, no to są grubsze. Więc to jest przewód 2,5, a to jest przewód 1,5. 1,5 stosuje się, kiedy chcemy zrobić na przykład oświetlenie, albo jakieś takie, nie wiem, co można robić na 1,5. No głównie robi się oświetlenie, bo jest wtedy małe obciążenie. Jakbyśmy mieli robić, nie wiem, odkurzacz albo jakieś inne pierdoły, takie, co biorą bardzo dużą moc, no to 1,5 mógłby się na przykład stopić w ścianie, bo się nagrzewają te druty, pamiętajcie. Więc trzeba wiedzieć, co się wsadza w ścianę. Co nieco się doinformowałem. Więc kontakty powinny być pod 2,5, a światło na przykład pod 1,5. Jeszcze pół roku temu, jak robiłem elektrykę, zaznaczałem sobie przewody. Ten jest niebieski, ale ten mam nieoznaczony, więc nie wiem, gdzie wychodzi ten przewód i który to jest, więc muszę pójść na dół i znaleźć przewód z niebieską taśmą. Ale zanim to zrobię, pozrywam stare przewody, no bo będzie trzeba to zrobić na nowo. I nie 1,5, a 2,5. Aaaa, starość. Ała, ty jak mi plastik strzelił pod oko. Aż zapiekło. O ty, panie. Jakbym dostał prosto w oko otwarte, to myślę, że mogłoby być źle. Strzela jak nie wiem, trzeba uważać. Kolejny przewód wyciągnięty. Kolejny przewód. Teraz jeszcze z drugiej strony pozrywać. Więc trochę przewodów do światła mi zostało, nie? 5 przewodów, które będę mógł gdzieś wykorzystać. Nie są najkrótsze, myślę, że do rozprowadzenia światła w jakichś pomieszczeniach na pewno się przydadzą. Więc nie idą w śmietnik, one są calutkie, tylko brudne, ale to w ścianie nie będzie widać. Teraz idę się zająć szukaniem tych przewodów. Jeden mi się wydaje, że może być tutaj. To jest jeden. I po co on tu jest? A on miał chyba być puszczony za kominkiem i tam. Teraz trochę lipa. To jest ten drugi. No, to zajebiście. Ja pierdzielę, ale zrąbałem, nie? A pamiętam, jak się zastanawiałem, co to za przewód i po co on jest. Ej, ogólnie powiem wam coś, nad czym się zastanawiam bardzo. Te profile, które tutaj postawiłem, one mocno pracują, jak ktoś chodzi na górze, bo strop się rusza. I zastanawiam się, czy z takich etongów, jak tutaj zrobiłem, nie zrobić sobie całej obudowy na kominek. Dajcie znać, czy to by było dobre rozwiązanie. Czy na przykład by nie było nawet lepsze niż taka konstrukcja z profili i wełny. Czy murowany kominek z etonga byłby dobry? Czy tam by się nic na przykład nie działo? Czy to by było bezpieczne? O to chodzi, nie? Dajcie znać, z chęcią poczytam, bo zastanawiam się nad zmianą, czy może tą wełnę, którą kupiłem prasowaną, sobie odsprzedam, kupię etongi, wymuruję pięknie picuś glancuś, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie picuś glancuś, i będę miał piękny murowany etongowy kominek. Skoro przewód został znaleziony, jeden, niestety drugi zostanie w dupie, niech tam sobie będzie. Znalazłem u siebie płaski przewód, co prawda nie ma go już dużo, ale jeszcze jest 2,5, więc będzie idealny pod gniazdka. I tak, co tu musimy zrobić? Kurde, jeden przewód jest bezużyteczny, go sobie zaizoluję i zwinę w ścianie na razie. O kurwa ty, przecież miał taśmę jeden. No bez jaj, jeden miał taśmę. Skąd ja teraz mogę wiedzieć, który to który? Oba to są kable turki. Mam pomysł. Nie wiem, czy to tak zadziała, taka weryfikacja. Jeden był krótszy. Tylko teraz pytanie, który szedł gdzie? Ten tu, czyli ten jest dłuższy. Czyli ten nie był oznaczony, czyli to jest przewód główny. Ten jest do odłożenia. Tak mi się kurde wydaje, nie wiem. On miał niebieską taśmę, któryś miał. Co się z nią wydarzyło? Skręcę go, żebym wiedział, żeby go nie tykać. Tu będzie skrzyneczka. Robimy na tej ścianie taką rozdzielnie, żeby tu powstało jedno gniazdko na tą turbinę. Przewód musi pójść w tamtą stronę i przewód musi pójść w tamtą stronę. Więc tu będzie takie
centrum. Trzeba robić gniazdka na wysokości 30 cm. Tak jest standardowo. 30 cm to jest w domu normalna wysokość gniazdek od podłogi. Dlatego będę musiał wszystkie przewody poprowadzić na wysokości 30 cm. Dam 35 sobie, jakby to zrobić. Dobra, zaznaczamy 40 cm, bo 30 to będzie akurat szpara, więc nie będę miał za bardzo jak przybijać, a w szparę nie wepcham. 35 też źle, więc 40, a może 25 to będzie za nisko. 40, mi będzie odpowiadać. 40 centów mamy tutaj. Tak mniej więcej to porobimy. Mam tutaj takie pizdryki do przybijania przewodów właśnie albo w deskach, czy tam w jakichś krokwiach, albo nada się to idealnie do pustaków, bo jak wiecie, pustaki ładnie wchodzą gwoździe i to się będzie trzymać. Na to będziemy łapać przewód, tu jest 40 centów, więc tak pykniemy, no i to się trzyma. Trzeba zaznaczyć sobie, gdzie bym chciał gniazdka. Czy tu by było git? Na przykład tu i na samym końcu. Czyli jedno gniazdko tu, jedno gniazdko tam. Zaznaczam sobie 40 cm od razu. I tu daję X, że tu będzie gniazdko. Lecimy dalej. I pierdyknę sobie jeszcze tutaj na samym końcu. Też się przyda, nie wiem, może jakaś lampka tutaj kiedyś powstanie. W rogu lepiej mieć jakąś zawsze jakiś kontakt. Teraz musimy poprowadzić przewód. Jak dla mnie najprostsza metoda, biorę sobie przewód i zaczynam sobie od tej strony. Skoro tu będzie gniazdko, o, przyteguję na przykład tyle przewodu, tylko nie wiem, czy tak będzie mógł być luźno. Czy to będzie dobry pomysł? No bo co, zrobię tak? Okej, by wystawał fajnie dużo, tam z 20 centów. I tutaj będzie trzeba zrobić złączenie, żeby poszedł kolejny przewód. I czy to nie powinno być w peszli? Chyba nie. Na ścianie nie musi być w peszli. No dobra, jakoś tak to będzie. Zakładam ten pizdryk na przewód. O. Dobra, i mamy. Ogólnie ten płaski przewód muszę na dwa przybijać. Od góry i od dołu, żeby łapało. Jest za gruby i tym nie jestem w stanie objąć przewodu. Wiecie, on musi być na płasko do ściany tak najlepiej niż tak, więc muszę od dołu i jeszcze od góry, żeby to czasem nie wypadło. I skoro tutaj będzie skrzynka, to zostawiamy trochę przewodu i tutaj trzeba upierdzielić. Tak, dla pewności, kurde, lepiej więcej niż za mało. Sprawa mega prosta. Przy tym przewodzie trzeba przyczepić kolejny przewód, który będzie się łączył w gniazdku. To będzie tak zwany mostek. Robi się mostek i wtedy z tego gniazdka będzie szedł nam prąd na ten przewód do kolejnego gniazdka. I z tamtego gniazdka też będzie robiony mostek na ostatnie gniazdko. Takie proste połączenie. I zaraz mamy elektrykę zrobioną. Przewody już pociągnięte. Kurde, powiem wam, dosyć sporo tego natłukłem, bo to się nie chce gówno trzymać w ścianie. Po cztery, tu gdzie będzie kontakt, żeby wiesz, w razie czego jakby ktoś pociągnął, żeby to się nie wyrwało. Masakra. Zastanawiam się, czy jeszcze na tej ścianie gdzieś nie dać, ale chyba nie, no co. Tam, tu, tu, ta ściana no nie ma sensu. Tam będzie trzeba gdzieś zrobić, żeby pociągnąć oświetlenie nad schody. I tu będzie na czujkę, jak ktoś będzie szedł po schodach, zapali się czujka, żeby tutaj było takie chwilowe światło, żeby nikt na przykład, jak ktoś sobie zgasi światło na dole, na siłowni będzie chciał iść do góry, do sypialni, czy tutaj po prostu do góry, żeby nie było ciemności, bo jak wiecie, włącznik w salonie jest, o, gdzieś tutaj, o. No, więc wyłączy światło, to jest tutaj ciemność, a tak to się przynajmniej coś zapali, jakaś czujka. No nie mogę zrobić popeliny, tak wam powiem, nie? To musi być wszystko już przemyślane. No, możecie ogólnie dać znać, czy to jest git taki rozstaw kontaktów, czy wy byście jakoś inaczej to zrobili? No mi się wydaje, że trzy na tej ścianie starczą. Tak samo zrobimy trzy na tej ścianie i tu będzie właśnie w salonie. Tu zaraz też zrobię trzy, gdzieś tutaj, gdzieś na środku i gdzieś na końcu. I z tej strony już w sumie mam pociągnięte. Jest raz, dwa i trzy na tej ścianie. Bo tutaj sobie myślę, może biurko jakieś dam, więc tutaj na pewno się przyda kontakt. No. Wydaje mi się, że gitara, taki rozstaw kontaktów na samym poddaszu, czyli na samej górze będzie kontaktów, raz, dwa, 13 kontaktów na górze. No myślę, że wystarczy, ta góra tak potężna nie jest, żeby tutaj dawać więcej kontaktów. Trzeba zaznaczyć kontakty z tej strony. Pierdykniemy tu, jeden, pierdykniemy tu dwa i może na ścianie tam trzy. Dziś obok okna, bo czemu by nie? Czemu by nie? Nie, chyba lepiej nie. Raz, dwa, trzy, tutaj, tam na ścianie jest kontakt. Dobra, trzeba zaznaczyć. Pierwszy damy gdzieś tu, pierdykniemy drugi tutaj i trzeci też na samym końcu. O, tu trzeci. Czy jeszcze jakieś gdzieś pierdykać kontakty? Oto jest pytanie. Może jeszcze na... Nie, no na kominie nie będę trzaskał. Nie ma to sensu. Dobra, trzy będą git.
To jest mój ostatni przewód. Został tylko taki kawałek, jak widać. I mam obawy, że może nie starczyć. Zaraz sprawdzimy, nie? Albo starczy idealnie. Co ty gadasz, jak na wymiar? To nie mam przewodu na drugą stronę. Nie no, dosłownie perfekt. Poważnie, zużyłem cały przewód. Na całą ścianę mi starczyło tak, że ostatniego przewodu nie muszę na przykład przycinać. Jest idealnie. Zajebiście. Mamy to. Teraz muszę przemyśleć, jak rozprowadzić rury od dopływu ciepłego powietrza i tak naprawdę będę mógł zamykać ścianę. Wiecie co? Już trochę siedzę i kminię tutaj z tymi rurami i jak na razie nic nie wymyśliłem. Jest już późno, więc widzimy się jutro. Proszę Państwa, króciutka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Paczka całkiem spora. Jestem ciekaw, co znajdziemy w środku. Może coś dla Bibi akurat jest biłuszka. Czego czekasz, biłuszka? O, mamy liścik. Przeczytaj, zanim rozpakujesz. Dobra. Cześć, Majster Hubert. Wysyłamy Wam z żoną kilka świątecznych prezentów. Nie powiemy Ci, co jest w poszczególnych paczkach, ale proszę przeczytaj list, zanim je otworzysz. Paczka 1 jest dla Ciebie. O, ej. Będzie chyba paczka dla każdego. Ciekawe. Zawsze jak Cię oglądamy, to myślimy, że brakuje Ci tego narzędzia. Możesz teraz robić szybciej popelinę. Sprawdzimy. Ciekawe, co to będzie. Paczka 2 jest do podziału dla babek i babci. Pierwszy raz ktoś coś chciał wysłać dla babci. Babcia występuje ciągle w reklamach. Wszyscy zawsze zapominają o babci. Tak? To prawda, wszyscy zapominają o babci. To jest rękodzieło mojego taty, który ostatnimi czasy odkrywa w sobie artystyczną duszę. Kurde, już mnie ciekawi, co będzie w środku. Paczka 3 jest dla Bibi. Paczka dla wszystkich. Coś nowego. Sami mamy dwa psy, które oglądają z nami Twoje odcinki i zawsze szczekają z radością na telewizor, jak widzą Bibuszkę. Pozdrawiamy Artur i Alicja oraz Hiro i Umi, czyli pieski. Artur, Alicja, również Was pozdrawiam. PS, jeśli spodobały Wam się prezenty, to mój tata na pewno będzie szczęśliwy, jeśli zaobserwujecie jego pracownię na Instagramie. Dylek Podłoga LS. Nasze pieski będą zachwycone, jeśli gwiazda świątecznego formatu Bibi zechciałaby je również polubić na Kai and Shiba. Dobra, sprawdźmy paczkę. Sprawdźmy, co mamy w środku. Ej, ale ładnie zapakowane, patrzcie. To jest dla Bibi. Fajnie, ładnie zapakowane, świąteczne. To jest prezent dla Bibi, Bibi. Masz, rozwal to. Dawaj. Dawaj, Bibuszka. Pokaż mu. Potwór z Loch Bibi. Dawaj, Bibi. Bibi, Bibi. Dobra, pokaż, Bibuszka. No daj już, podziel się. No czekaj. Już ci poczekaj. Stój! Uspokój się! Czekaj! Już ci otwieramy, Bibuszka! Pomożemy ci! Ja, patrz, Bibuszka, kostka! Kosteczka, dobra. Jo, jeszcze, czekaj, jeszcze dwie paczki smaczków dla Bibuszki. Dobra, Bibuszka, które chcesz? Te, dobra. Ale ładnie. Ała! O, ty gnoju! I są jeszcze dwa prezenty. Dla mnie taki malutki? To jest dla babek i babci? To jest dla mnie. Otwieramy. Babki, chcecie same otworzyć? No dobra, babka otwiera. Kurde, będziemy z babcią pić kawę. Ale ładne. Ja mam takie tylko z zielonym i większy. Czyli co, to zrobił tato Pitu? Właśnie, tak, chyba tak. Niesamowite. Kurde, i takie cztery kubeczki. Ej, to dla mnie też będzie jeden. Powiem ci, że twój tata fajną robotę zrobił. Podobają mi się te kubeczki. I prezent for me. Laser? Co to jest? Laser dystans. Ej, jak to działa? Co to może być? Ogólnie wygląda jak telefon. Jakbym dał babci i powiedział, babcia masz, weź zadzwoń do kogoś tam. Wygląda jak telefon, ej. Będzie trzeba to przetestować, kurde. Nie mam a czy tego się nie ustawia? Tym się chyba kieruje? Na przykład namierzasz na coś i mierzysz odległość? Na razie nie wiem, jak to działa. Będę musiał to sprawdzić, jak podłączę, jak włożę baterię, ale bardzo dziękuję za to. Artur, Alicja, pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo dziękuję za tą paczuszkę, a my wracamy do odcinka. Kolejny dzień, kolejne przemyślenia. Słuchajcie, przez noc przemyślałem sobie, jak zrobić rozprowadzanie ciepłego powietrza i nie użyjemy tego gówna, bo to strasznie będzie wadzić, patrzcie. To miało być tak i z każdego gówna miałaby wychodzić rura, to tu by dużo miejsca zabrało i pełno rur by było. To idzie wek, nie wiem, sprzedam to. Takie coś kosztuje 150-160 zł chyba. To jest nowe, chcesz kupić, stówka i jest twoje. Napisz do mnie na Instagramie, a my zrobimy to trochę inaczej. Jak tu będzie maszynka, ta, z niej pójdzie trójnik. Tak,
tak i tak. I od tego pójdą rury. Od trójnika polecą sobie rury i w tych rurach będą kolejne trójniki, żeby powietrze poszło w dół i powietrze poszło dalej. Myślę, że zajebiste rozwiązanie. Wszystko już jest z głowy, wtedy nie będzie dwie, trzy rury w ścianach, tylko będzie jedna z trójnikami. I myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Trójniki zamówiłem, muszę na nie poczekać, więc dzisiaj tego nie zrobię. Dlatego bierzemy się dzisiaj za robienie otworów. Najprościej otwór będzie zrobić od dołu, bo będę dokładnie wiedział na dole, w którym miejscu potrzebuję otworu. Żeby nie robić jakąś nie wiadomo jakich dziur i robić rozpierdzielu, mamy tak długiego wkręta ciesielskiego, który przejdzie nam przez cały strop. Idę od dołu i w miejscu, w którym stwierdzę, że chcę mieć nawiew, przewiercam się wkrętem prosto do góry. Wkręt wyjdzie tutaj z podłogi i będę wiedział, w którym miejscu robię otwór. Pierwsze pomieszczenie, w którym walniemy sobie otwór. Tylko kurde, tu będzie ciężko. Ludzie, dlaczego nie kupujecie pistolecików? Patrzcie, ile ich jeszcze mam. Tu jest jeszcze z 200 sztuk. Możecie kupować. Jetgun.pl. Karabinki automatyczne na kulki żelazne. A nieważne, taka autopromocja. Aktualnie jest to narzędziownia, później będzie to mój pokój taki do montowania, do robienia czegokolwiek w tym pokoju. Będę miał tutaj komputerek, może zrobię sobie gaming room, bo czasem, nie gram praktycznie, bo nie ma na takie rzeczy czasu. Nawiew ja bym walnął, no na pewno nie gdzieś na końcu, walnąłbym gdzieś, na pewno nie w narożniku, gdzieś tu. Tu jest regips, gdzieś tu bym walnął nawiew. Myślę, że to by mogło nie być głupie. No nie sięgnę, chyba że się oprę o karabinki na kulki żelowe, które można kupić na jetgun.pl i może dam radę, bo nie chcę mi się tego przestawiać. To jest misja, damy gdzieś tu. Już coś tam blokuje? To nie jest takie proste się tak wychylić. A, w ogóle widzę, że tutaj są wkręty, tutaj pewnie jest jakaś deska. Jezu, bym poleciał z drabiny, za duża moc. Nie, kurde, no musiałbym tu posprzątać, ale mi się nie chce. Co teraz? Dobra, wiecie co? To pierwsze co zrobię? To zrobię w łazience otwór. O, to może być dobre. Nie chcę mi się na razie tego przestawiać wszystkiego. Proszę Państwa, jesteśmy w łazience. Tu myślę, że będzie prościej. A nawiew zrobimy po tamtej stronie, gdzie Wy jesteście, będzie kabina. No nie ma sensu, żeby jeszcze nam dmuchało w kabinie, nie? Zrobimy to w tym rogu. Myślę, że to będzie bardziej rozsądne. Wykręcimy tutaj kawałeczek regipsa. Posypie się trochę syfu pewnie na mnie. Jest w ogóle, to jest tyle pajęczyn. Raz już odpajęczyniałem te pomieszczenie. I dalej są pajęczyny. Masakra. Oby na tym pająków nie było tylko. Spada na mnie. Skąd one biorą tyle sieci z dupy, że są w stanie zrobić takie pajęczyny? Kurde. Taki, pomyślcie sobie te cieniutkie pająki domowe, nie? One więcej z dupy tej pajęczyny wysrają, niż one ważą. Jakim cudem? Ściągam. Jak mnie na mnie te mysie gówna spadną, to się wścieknę. Gdzie to się k***a trzyma? No patrzcie. Nie mogę wyrwać. Zasrany regips. Jakim cudem to się tak trzyma? Wszystkie wkręty wykręciłem. Co to kiedyś były za technologie? Patrzcie. On się po prostu łamie. Po prostu łamie sukę. No i pełno gówien oczywiście. Te mysie gówna mnie tak brzydzą, że sobie nawet nie wyobrażacie. Profesjonalnie otynkowane. Patrzcie na to. Ten regips jest puszczony w ścianę na drugą stronę. On idzie tam dalej. Co? Ta ściana nawet się nie dotyka. Serio? Nie, no muszę to sprawdzić. Patrzcie, tu jest szpara. Na drugą stronę. Mogę to wsadzić. Serio? Tak się robi? No tu jest szpara na drugą stronę. Proszę Państwa, tak się robi ściany? Czy ja o czymś nie wiem? Jakaś stara technologia niedotykających się ścian? Chyba że są jakoś zakotwiczone, ale nie widzę. Może na jakieś pręty? Nie wiem, dziwne. No dobra, no jest jak jest, nie? Może piankę montażową tam wpsiknę, żeby to się trzymało ze sobą. Nie wiem, jak ten dom został zrobiony. Im dłużej w nim grzebię, tym jest straszniej. Jestem na drugiej stronie, idziemy na górę. Wkręcik nam wyszedł i tu wiem, że jest łazienka. Czyli trzeba wypierdzielić. Tu jest belka, czyli tu gdzieś muszę walnąć otwór. Dobra, najpierw sobie to rozrysuję, a później pierdzielnę to piłą. W sumie powiem wam, że najprościej będzie odrysować od tego. No to jest 125, nakładam na wkręta, o, bardziej gdzieś tak. I trzeba to odrysować. I tak mniej więcej będzie ten anemostat. Chociaż do tego się przyda ten rozdzielacz. Czyli będzie trzeba pierdyknąć większy otwór troszeczkę. Coś takiego, ja bym pierdyknął prostokąt. Ciach. Ciach, coś takiego. Tu pierdykniemy, wytnę sobie tak. To w sumie deski mogą nawet zostać, nie będę ich wyrywał. Tylko wytnę w pizdu. To będzie chyba najfajniejsze rozwiązanie.
Teraz to pykniemy, tak? A? Piła? Przydatna rzecz. Kurde, jak dobrze mieć takiego sąsiada. Skąd tu tyle gówien? Z pomiędzy desek? Nie było tego, co tu jest? Ty, nie wiem, czy to gówno. Nie śmierdzi. Mamy noża do wełny. Wytniemy całą warstwę wełny. Ciach, plan doskonały. Patrzcie. A? Nieźle, nie? Trzeci kwadracik i folia. To się może przyda, a jak nie, to nie. No idealnie. Ty, to nawet dobrze, że zrobiłem taki otwór. Bo tamten byłby za mały. Wchodzi jak ta lala. Można? Można. Jednak piła jest bardzo przydatna. Pięknie wypiłowane, jest tutaj wełna. Patrzcie, jaka gruba warstwa. Nawet grubsza warstwa niż chyba na poddaszu. Nie musiałem całej deski, więc to nie jest luźne. Wszystko się dalej trzyma. Można bez problemu sobie stawać na tym. I pięknie. Teraz idę od dołu śmignąć tamtą deskę. I mamy przygotowany pierwszy otwór. Muszę wyciąć tak naprawdę tą jedną deseczkę. Nie wiem, gdzie mam okulary, dlatego wezmę maskę do nurkowania. Jak wiecie, używałem jej już na kanale przy kładzeniu wełny. Zdaję egzamin. Powiem tak, nie róbcie takich akcji, bo ja już nic w tej masce nie widzę. Zaparowała strasznie, bo zimno jest tutaj, różnica temperatur. No i już tej drugiej deski tak kiepsko widziałem, co robię, ale wycięte. Dziura już jest. Mam w ogóle do was takie pytanie, bo też bym chciał sobie kupić piłę łańcuchową. Przydaje się czasem i zastanawiałem się nad piłą elektryczną. Na przykład mam wkrętarkę Parkside'a. Mam do niej baterię, 4000 albo 8000 można kupić. Czy warto zainteresować się elektryczną piłą łańcuchową? Na akumulator. Nie na kabel, tylko na akumulator. Bo to jest spalinówka, teraz wali tutaj w całym pomieszczeniu. I pytanie, czy ktoś z was ma piłę łańcuchową elektryczną, ale używał również piły spalinowej. Czy jest jakaś duża różnica? Czy warto kupić piłę elektryczną, jak się nie jest drwalem, trzeba przeciąć jakąś deskę, jakiś czasem kołek, czy cokolwiek innego? Bo wiadomo, nie kopci, nie smrodzi, no i jest elektryczna. Trzeba zrobić kolejny otwór, ale nie chcę się tam przestawiać kartonów na dole, dlatego wpadłem na inny pomysł. Na dole zmierzyłem, ile jest od dziury do końca ściany w łazience. Sprawdziłem sobie grubość ściany i sprawdziłem sobie, ile chcę mniej więcej centymetrów od ściany w głąb pokoju wejść. Więc łapię sobie tutaj za tą dziurę. 35 cm zaczyna się kolejny pokój. I od 35 cm, dajmy na to, dobra, 40, 10, 20, 30, 40, pół metra, no dobra, 60 cm. 60 cm od ściany zacznie się otwór. Teraz wkręcę się na wylot. Mam tego długiego wkręta. Belki tutaj raczej nie ma. Belka idzie tu i belka idzie tu. Czyli dosłownie pomiędzy belkami będę. Więc tu będzie kolejny otwór. Idziemy sprawdzić, gdzie wyszedł wkręt. Kurde, chciałem trochę dalej. Wkręt jest tutaj, a chciałem, żeby wyszedł tutaj. Czy tak zostawić, czy się przekręcić dalej? Chyba tu jest belka. Tak mniej więcej wychodzi, czyli musi zostać tu. Tak zostawiamy. Idę wycinać otwór. Ta sama metoda, wycinamy deseczki. Odrysowuję kółeczko. Wykręcam to w pizdu. Ej, to się nie chce teraz wykręcić. Co jest, kurde, on utknął, no. Co za shit. Gówno, no. Ja pierniczę, no. Jest w pustce. I nie chce wyjść, dobra. Trudno, tak kroimy. Niech sobie będzie. Wyciągnę po prostu go z deskami. Tym razem założę okulary bezpieczeństwa, bo będziecie na mnie krzyczeć, że tnę bez okularów. Ech, jak tu kopci, nie? To jest najgorsze. Benzynka, kurde. I wkręt nie chciał wyjść. Nóż do wełny i lecę z koksem. No, ta sama sytuacja. Jest tutaj deska, którą też trzeba wypierdzielić i mamy otwory. Ja ogólnie stwierdziłem sobie, że rozprowadzenia ciepłego powietrza nie będę dawał do kuchni, ponieważ jest to pomieszczenie środkowe. Nie wiem, jak za bardzo miałbym puścić rurę. I tak jak mówię, jest to pomieszczenie po środku budynku, otwarte pomieszczenie, więc tak naprawdę ciepło z łazienki, z pokoju i z siłowni od kominka będzie mogło tam lecieć, więc nie widzę sensu, żeby montować tam jeszcze jednego nawiewu. Jeżeli dotarłeś tutaj, napisz w komentarzu pomidor, bo jestem ciekaw, jak wielu z was dotarło do samego końca. I to by było na tyle w tym filmie. Elo!